Kopera Rembecki, dwóch mega zawodników. Nie mogłem się już doczekać tego pojedynku, dlatego nie chciałem go odkładać w czasie. Chcemy wiedzieć, kto jest numerem jeden kategorii lekkiej w naszej organizacji. W Federacji FEN stoczyłem już 4 walki, przede mną 5 obronę pasa. 25 maja stoczyłem swoją pierwszą walkę dla organizacji Fight Exclusive Night, pokonując Mateusza Głąba. Pas zdobyłem, pokonując Mariana Ziółkowskiego po ciosie na wątrobę. Jest to moje, jak do tej pory, największe osiągnięcie. I teraz trafił! I to może być koniec tej walki! To jest koniec, Mateusz! We Wrocławiu pokazałem się z dobrej strony, teraz czas podbić Poznań. Łukasz Kopera! Czekam z niecierpliwością na tą walkę. Wyrachowanie! Rewelacyjny grappler! Rembecki zdobył ostatnio czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu. Śmiało można powiedzieć, że to będzie pojedynek brazylijskie jiu-jitsu kontra judo. Mateusz to bardzo dobry zawodnik, ale ja będę bardziej nieprzewidywalny w tej walce. W każdej płaszczyźnie będę czuł się jak ryba w wodzie. Mateusz, rób robotę, bo ja idę po zwycięstwo. Łukasz, ten pas jest mój, możesz tylko o nim pomarzyć. Świetnie! Znów Rembecki jest i niebywała skuteczność! Po 20 października będę bronił pasa FEN. Serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że będziecie tam ze mną i pomożecie mi swoim dopingiem.